Tego się chyba nikt nie spodziewał. Myślę, że też nie za bardzo ktokolwiek wierzył, oprócz trenera, piłkarzy, sztabu szkoleniowego, może jeszcze kilku oficjeli Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale pewnie to była wiara urzędowa. To ma pan taką podwójną satysfakcję, że się udało? Ja powiem tak, ciężko na to pracowaliśmy. W pierwszy mecz przegraliśmy 1-0, ale wiedzieliśmy, że stać nas na lepszą, skuteczniejszą grę, bo w końcówce to my byliśmy zespołem, który dyktował warunki, stwarzaliśmy sobie sytuację i tak jak powiedziałem wcześniej, pozornie ta porażka dała nam pewność siebie, bo po 60 minuty to my byliśmy zespołem, który przeważa. Zawodnicy uwierzyli w to, że można grać jak równy z Portugalczykami. I tak też zaczęliśmy grać już w Portugalii. Ten mecz rewanżowy, szybko strzeliśmy 2 bramki, rzadko się tak zdarza, żeby tak szybko strzelić bramki, ale my wiedzieliśmy, analizując grę Portugalczyków, że w każdym meczu, w którym grali w eliminacjach, przeciwnik miał na początku sytuację. Byli mało skoncentrowani i też tak było w naszym spotkaniu, ale to już ich problem. Ja się cieszę bardzo, że byliśmy skuteczni. Zdobyć 3 bramki w 20 minut, 28 na wyjeździe w tak ważnym meczu to sztuka. No, później umiejętnie się broniliśmy, szukaliśmy również szans na kontratak, żeby zakończyć ten mecz, zamknąć ten mecz, strzelając 4. bramkę, ale niestety się nie udało. Co pan powiedział zawodnikom w szatni? Bo to mi się wydaje, no nikt się... Aż tak wysokiego prowadzenia się nie można było spodziewać. Znaczy, w przerwie meczu powiedzieliśmy sobie, żeby nie patrzeć na wynik, tylko koncentrować się na najprostszych rzeczach, które musimy wykonać każdy z nas na boisku. I o tym zresztą rozmawialiśmy na temat wyniku, że bronimy czy co innego robimy. Po prostu chcieliśmy dalej grać konsekwentnie i szukać swoich szans na zdobycie bramki, bo wiedzieliśmy, że jedna bramka może dużo zmienić, ożywić Portugalczyków i tak też się stało. Po przerwie straciliśmy bramkę szybko, czego chcieliśmy bardzo, bardzo uniknąć. No i był taki moment, gdzie Portugalia nas troszeczkę przycisnęła, ale później się to znowu wyrównało. Dawno tego terminu nie było, ale to była modelowo przeprowadzona w drugiej połowie obrona Częstochowy? Nie, ja powiem tak, na zespół świetnie broni, nauczyliśmy drużynę dobrze bronić, to żaden wstyd, wszystkie zespoły na świecie, te, które się liczą, dobrze bronią, a nam to naprawdę dobrze wychodzi i sobie świetnie w tym radzimy, potrafimy cierpieć na boisku, bo to nie jest miłe, jak biegasz bez piłki, musisz się przesuwać do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo i przeciwnik ma zawsze przewagę, a my potrafimy to robić i jakby jesteśmy zespołem, który nie cierpi, jak nie ma piłki przy nodze i też ma czasami satysfakcję, że potrafi zablokować przeciwnika, że przeciwnik nie jest w stanie nami zrobić.